dzień. Otwieraj drzwi. Błogosławimy jest udziałem we krwi Chrystusa, a chleb, który łamiemy, jest udziałem w ciele Chrystusa. Zatem, abyśmy byli jedno, ponieważ jeden jest chleb, przedotworzymy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy z tego samego chleba. I duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósł oczy, modlił się tymi słowami. Ojcze, nie tylko za nimi proszę,
ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, ja, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. Także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem. Bo lepiej kąpać się w promieniach słońca, niż w ulewnym deszczu. Serdeczne Bóg zapłać księdzu proboszczowi, księdzu Zbigniewowi, księdzu wikariuszom za przygotowanie tak pięknej, podniosłej uroczystości naszej orkiestrze strażackiej, żołnierzom, służbie liturgicznej, dzieciom pierwszą komunijną, które tak pięknie sypały kwiaty. Wszystkim serdeczne Bóg zapłać. Niech każdemu Bóg stokrotnie opłaci za to dawanie świadectwa, że jest miłością, że jest miłosierny i że warto podążać Jego drogami. Jeszcze dostaliśmy taki dobry komunikat, ja od księdza biskupa polowego Wojska Polskiego, ksiądz Zbigniew od biskupa diecezjalnego, że jutro nie ma postu. Nasi biskupi udzielają dyspensy na dzień jutrzejszy od spożywania pokarmów mięsnych.